Jaki był największy level w historii Shakesa w pierwszym dniu? Właśnie chciałem do tego przejść, dlatego że tak jak wstawiłem zresztą film na kanał, Universe wbił tutaj 62 pierwszego dnia, z tym, że teraz już jakoś nie cisną. Pamiętamy, że Turor Berserkiem bodajże na W50 wbił po 18 godzinach, bo chyba też w ogóle powstał taki film ode mnie, po 18 godzinach wbił 200. No tutaj najwyższy to jest póki co 108 Melendez, no i Universe ma 106. Także no rekord na W50 chyba do tej pory był, jeżeli chodzi o pierwszy dzień. I chyba wbił go albo Zerafim, albo właśnie Universe Berserkiem. Zerafim wtedy grał zabójcą i to był bodajże 44 level, coś takiego. Więc no 50, tak jak mówiłem w odcinku, nikt nigdy nie przebił pierwszego dnia. Natomiast no powiem wam, że tutaj troszkę stanęli, nie? Chłopaki, ale to nie tylko, i tak mają najwyższe level na serwerze, więc tu po prostu nikt jakoś bardziej nie ciśnie, o, w ten sposób. No tak jak mówię, no Turor po 18 godzinach, fakt faktem berserkiem, no ale wbił ten dwusetny poziom. Dobra, jaki dzisiaj mamy plan, bo to też jest istotne. Przede wszystkim tak, jeszcze oczywiście nic tutaj nie robione było. Golda sobie odbiorę później, dlatego że im wyższy level, to ten gold powinien być większy, a w pierwszy dzień... Siemanko J7S, w pierwszy dzień się... W sensie to już jest drugi dzień w sumie, no ale przyda się w każdym razie, im więcej golda, tym lepiej. Także na razie tu nie odbieram tego. O kurde, jaki zawrotny expik w ogóle z misji dnia. No, także przede wszystkim musimy jakieś gemiki powrzucać, musimy itemki wymienić na takie ze slotami. No i troszkę tych lochów tutaj pozbijać. Najlepiej by było dobić 30 level i od razu klucza poszukać zawki. No ale zobaczymy. Klaserka mamy w dalszym ciągu tyle, nic też nie biłem. No ale dobra, na razie to te itemki trzeba wymienić. Tu po północy kupiłem rękawiczki już z dziurą. Takie mi wyleciały. Jeżeli chodzi o gabinet magii, to nic ciekawego nie było. Także okej, lecimy najpierw to. Zobaczymy, czy coś tutaj. Zręczność, szczęście. A powiedzmy, że wezmę, byleby dziura była. Zresztą nie będę jakoś bardzo się napinał, tak mi się coś kojarzy, ale jest wykres. O, jaka fajna klata. Jest wykres na tym, na Discordzie, jakbyś chciał. Okej, mamy jakieś buciki tu na inteligencję. Też broni by się przydało w sumie poszukać lepszej, no ale to wiadomo, musi być z dziurą. Dobra, lecimy, lecimy, szukamy. Buty, pasek jeszcze. Kurde, jaki słaby rozrzut. Tu na samo szczęście, tu na wytrzymałość, ale dość słabe. Też na samo szczęście. Strefa świata dzisiaj zamykana? Dokładnie. Taki jest plan dzisiaj. Oj, tu na siłkę. Tu mamy zręczność, szczęście, ale ten górny słaby. Broni to ja nie muszę wymieniać, bo ta broń jest w miarę świeża. No ale jeżeli by się trafiła jakaś lepsza, no to wiadomo, że wypadałoby. Ten awatar jest Yellow Papers i to w nim jest piękne. No, słyszałem opinię, że moje awatary są git, bo nawiązują do śmiesznego humorku Shakesa, czy coś takiego. Do satyry Shakesa, o, dokładnie, coś takiego ktoś napisał. Z jednej strony tak, no ale... Czemu tylko moje nawiązują do satyry? O, tu fajny ten łuczek. Dobra, ten gemik i tak jest bardzo słaby, on nam daje tylko 26, bo on był jeszcze wczoraj dropnięty. A chyba jak kupujesz na Allegro Smarcie, to też masz, że ci przychodzą w weekendy. W sensie jak masz Allegro Smart kupiony. No dacie jakiś pasek sensowny, kurwa, na szczęście. Buciki na intę. O, tu jest coś na zręczność. Dobra, powiedzmy, że tak i byleby dziura była po prostu i tyle. Czy Yoshi nagrywa Shakesa, że dostał stronkę? Nie, bardzo możliwe, że go po prostu reklamuje, czyli... Dobra, jeszcze buty. Czyli po prostu ma płatną współpracę, nie? Z Shakesem. Tak jak w sumie większość dużych twórców. Siła, wytrzymałość, no to nie bardzo. Oj, najbardziej boli ten gold, powiem wam, i tu się zacznie kopanie gemów.
broń do kowala zostaw sobie, ale i tak już nie zostawiłem tej z pierwszego levela. A powiem wam, że nie wiem w sumie, czy tu będę grał do 300. Ja tak, jak mam taką świadomość, że nie będę tutaj grał long term, to mi się średnio chce starać, ale jeszcze zobaczymy. Może zostawię tą postać na jakiś tam kontencik z weekendu epickiego albo coś. Dobra, chuj, biorę te buty, zabierają mi pancerz, ale nie chce mi się już szukać. Lecimy tutaj teraz. Tu mamy inteligencję. Tutaj mamy... O, na wytrzymałość samą przyda się, bo my mamy dużo tej zręczności, a mało wytrzymałości. To na razie może zostać. Wisior na szczęście. Szczęście, siła, wytrzymałość. O, ten fajny nawet, iść dziurą. Dobra, to jeszcze trinket nam zostaje. Chociaż kurde, trinket to my mamy niezły. Dobra, może na razie zostać bez dziury, zobaczmy. Kurwa, na siłę. Na szczęście. Na zrękę. Okej. Dobra, to możemy na razie wrzucić. Kogo my tu mamy w tych lożkach? Tu mamy maga i tu mamy z tego. Okej, na razie zrobię tak. Już nie mam golda, właśnie mówię. Najgorzej będzie z tym goldem. Ale okej, wrzucił, w sensie wpadł nam duży gem. Zobaczmy, jak w ogóle teraz wyglądają procenty. O Jezu, nic nam to nie dało praktycznie. Dobra. No nie, nie chciałem tego tak wcześnie odbierać. Ktoś mi tu da jakiegoś golda. O! Dobra. O, dobra. Dzięki, byku. I dobra, bo ja w sumie też jestem dość nisko póki co. To mi tutaj... Ziomeczki będą dawać trochę golda. Sianko, Marbi. Kurwa, jeszcze raz. Dobra, na HP, ty oddaję. To to mogę w sumie już sprzedać. Okej. Kurwa, ty, następny na zręczność, co jest? Jak go oddają w ogóle te gemiki? Okej. No jeszcze z jeden gemik by się przydał. Mamy jeszcze trzy sloty, no i tu na szczęście. Ten na szczęście to niech będzie na razie, bo to i tak jeden chuj, że tak powiem. Troszeczkę brzydko. Kurwa, no naprawdę przegrałem z nim? No co jest? Bo nawet w gemy nie jest ubrany. Dawaj mi tego golda. 28 daje jebany. Ta topka buguje. Okej, 150 jest. Siemanko, killer. Kurwa, i na inteligencję. Ale dobra, wrzucę. Potem się to podmieni i tak. A na tego żywiołaka może oddać. Okej, no i dobra, jeszcze raz. Zobaczymy teraz, jak teraz wyglądają procenciki. Na maga mamy prawie 15%. A na tego ma prawie 3 na tego bossa. Dobra, robimy to. Najpierw Magusia. Ale oddały gemy. Jeżeli chodzi o takie streamy, że tak powiem specjalne, gdzie jest więcej ludzi, to nie czytam na początku, bo bym czytał z 5 minut listę. Dobra. O, okej. To było szybkie. Dobra, lecimy teraz księcia ciemności. On też powinien w miarę szybko. Przy okazji troszkę golda na gemy nam siądzie. Nie no, co wy pytacie w ogóle? Decha podinta, co za bob? A, się śmiałeś, a 15% było. Ale nutę wrzucił ktoś. A, dobra, wiem kto. Nieważne. Jakie zmiany miał DH? Dokładnie takie. 44% szans na wskrzeszenie zamiast 25%, ale przywraca 90% punktów życia zamiast 100. No i później po każdym wskrzeszeniu masz mniej o 2% na kolejne jakby odrodzenie.
i 10% mniej HP odradzasz. Coś takiego wykombinowali. O kurde, jak ta tam próba była bliska. Nie no, prawie 3% mamy na tego, no proszę cię. Ale lag był teraz. To timeouta dostanie? No Arix. Arix dostał. Bo tak bombo zażyczył sobie. No proszę cię, no padnij. O dobra, dziękuję. Oj, mamy jakieś rękawice, nie dość, że ze slotem. Te epickie. Jak najbardziej, bierzemy. Dobra, można jakichś gemów poszukać. Kurwa, znowu na intę. Może to obejrzymy od razu. Siemanko Maxelo. Jezu, to jakaś chyba zmowa jest. Dobra, i pierwsze odrodzonko. Drugie odrodzonko. Trzecie. Dobra, trzy odrodzenia. Łoj, prawie 30 wbiliśmy. I teraz mamy tego, to jest 48 level. On powinien też paść, szczerze. Tylko że problem jest taki, że właśnie tego jednego gema. Tego jednego gema niestety, kurwa mać, straciliśmy. Także wypadałoby wrzucić, żeby postać chociaż była na szczęście. No dobra, niech będzie. On jeszcze powinien paść, bo nie dość, że to jest Wojt, to jest 48 level, więc zobaczymy. Ale które tamte? Przecież to one i tak były na inteligencję. Na siłę miałem jeden, no to tego na siłę mogłem nie sprzedać, ale w ogóle nie wiedziałem, że tak padnie szybko, szczerze mówiąc. O, dobra. I siedzi. Ta, u! O kurwica. Tylko rozrzut bardzo słaby, no ale i tak raczej... Raczej warto to wziąć. Dobra, zobaczymy jak to będzie. Na szybszym się jak to wygląda. Pierwsze. Drugie. Trzecie. Dobra, trzy odrodzonka. Tak, tak, no tutaj to już wiem, że najpierw klejnot. Okej, okay, kogo my teraz mamy? Teraz mamy Sukuba bezwstydnego. To wiecie co? Ja zrobię trochę awki. Tylko i wyłącznie po ten klucz. Mam nadzieję, że wypadnie w miarę szybko. Trochę dzięki temu też golda sobie nafarmimy. O, kurwa, jaka misja w ogóle tragiczna, no ale trudno. Niech będzie. I lecimy, to powinno paść w miarę łatwo na początku. Dzięki za follow. Dobra, tutaj bez problema. Na 35 musimy potki XXL znaleźć, jakbym zapomniał to mi przypomnijcie. Wcześniej nie będę szukał, bo i tak jest bardzo mała szansa. Dobra. Pewnie mu chodzi o skipa po prostu. Ty, dobra, ale nas ciśnie ta tarantula. Co jest? 42 level, no nie no. Cianko Karolek. Kurwa, no proszę cię. Ile ona uników robi w ogóle? O, dobra. Teraz siadł. I mamy 32 dzięki temu. To mogę sprzedać i tak. I co teraz tu jest? 46, dobra, to jego jeszcze machniemy. Raczej na luzie, bo to jest woj. Naprawdę ciężej pada niż tamten woj. W sensie więcej musimy... Chociaż kurwa, ty. Znowu szczęście, ale założę. Lepsze to niż... Inta. Na razie tą intę będę odkładał. Nie, no co jest? Na początku było dobrze z tymi gemami. No ale niestety.
Dobra, jest z ręka. To tą broń co myślicie? Chyba podmieniamy, nie? Ona tak jak mówię, nie ma jakiegoś dużego rozrzutu wybitnie. No ale daje nam kurde 3 staty po 68. Raczej nie ma co się za bardzo zastanawiać. Dobra, jeszcze spróbujemy jakiś gemik dobry. Kurde, no i znowu szczęście. Już nie mam golda. Okej, okay, nieważne. Dobra. O, i od razu padł. To możemy sprzedać. I obejrzymy sobie tą waleczkę. Jak to wyglądało. Dobra, pierwsze odrodzonko. Okej. Okay. Decha pod szczęście. No nie ma wyjścia właśnie. Dobra, jak to teraz wygląda? Tu mamy 5-4 level. Tu mamy 5-6. Na którym levelu ja zmieniałem itemki? Na 28, nie? Chociaż w sumie to nie wiem, czekajcie, sprawdzimy w ogóle procenty. Chociaż nie, procentów nie będziemy sprawdzać na razie. Musimy tak, bo przede wszystkim znaleźć trinket z tym, z dziurą, bo on już jest stary. Niech będzie na tą zręczność. To sprzedam, to sprzedam. To mogę w zasadzie sprzedać. Dobra, no i wypadałoby tych gemików. No mamy raz, dwa, trzy, cztery gemy pod szczęście. To jest dramat, ale mówię, ja tak nie lubię drugiego dnia. I znowu inta. Bo tu jest ciągle za mało golda mam cały czas. Ja nigdy tego nie umiem tak ogarniać. Ale okej, musimy farmić po prostu. Ten za dużo nie daje. O, tu złota ramka. Ale jego raczej nie będziemy ubijać. Halo, no dajcie golda trochę. Te przegrane nie są złe, bo chociaż trochę spadniemy. A, i przy okazji nam się klaser też bija. No, to też jest git. Nie no. Ten nam daje 17, ten nam daje 10. O! Hello. Can you give me some gold? Thanks. Dobra, HP. Wrzucamy w puste miejsce. Dobrze by było w sumie już się przebrać. O, osiągnięcie wpadło. To jest zawsze darmowe staty. Dobrze by było się przebrać na 35, bo od razu byśmy gemy wymienili. Ale zobaczymy. Siła. Kogo ja mam teraz w ogóle w tych lochach? Tu na zręczność i tu na siłę. Ale nie, nie będę na razie wrzucał. Dobra, szukam dalej kogoś z goldem. Czemu atakujesz ciągle tego samego gostka? No bo on daje dużo golda. Jak widzisz po 32, a nam potrzeba... O, już mniej teraz daje. A nam potrzeba nakopanie gemów. Dobra, mamy jakąś z rękę, okej. Git, lewa strona już zrobiona. Jeszcze by nam tutaj 3 zostały, ale sprawdźmy procenty od razu. O, no właśnie. Mamy 6% na tego woja. I 4% na tego sukuba. To klikamy. Czy nadal mam kontakt z koleżanką Zasią? Nie. Na czym sprawdzam procenty w lochach? SF Tools, Pitku. Jak sobie wpiszesz... SF Tools Neutral na YouTubie, to ci się wyświetli poradnik, o co chodzi. Ale odpowiadając na twoje pytanie, nie mam kontaktu. Czemu? No bo ja z nim miałem konta, jak streamowałem jakiś prawie rok temu. A teraz jak wróciłem, to nie mam. Poza tym ja z nim nie miałem żadnego kontaktu, tylko ona mi czasem da hosta i ja czasem jej. Dobra, zobaczmy to.
Pierwsze odrodzonko. Drugie odrodzonko. Trzecie. Czwarte. Dobra. Teraz mamy posępnego wilka i mamy sukuba bez... O kurwanska. Ty, na niego mieliśmy prawie 3% mniej. A padł za pierwszym. Dobra, łatwo. Jakieś laczki nam wypadły. Szkoda, że bez dziury, no ale cóż. Jest jak jest. Dobra, sprawdźmy go. Pierwsze odrodzonko. O, widzę, że kamerka się chyba trochę rozmazała. Drugie odrodzonko było i trzecie. Dobra, trzy odrodzonka. Okej, tu mamy demona, tutaj mamy posępnego wilka. Kurczę, jakbyśmy jeszcze jeden loszek zrobili, to byśmy mieli 335 level. I już byśmy mogli raz, że się przebrać, bo już mamy stare dość itemy. To jeszcze byśmy tych potek mogli poszukać. Cztery były, a to może nie zwróciłem uwagi, bo zacząłem patrzeć na co innego. Dobra, no na tego wilka mamy 0,86%, no zobaczymy. Dobra, 10 prób jeszcze na niego. Kurde, no prawie 1% na wyższych levelach to pada w chwilę, a tutaj mamy 0,90 i... Uj, nie pada. Dobra, dobijemy awką w takim razie. Już trudno. Trochę golda też wpadnie przy okazji. Okej, mamy to. Przeloguję się jeszcze. I teraz tak, przede wszystkim te potki XXL. No i wymienimy itemy oczywiście. To nam daje plus 4, ale to nie jest jakiś wybitny boost. Ale że awką? No nie ma sensu go bić, no niby procenty nie takie złe, a widzisz. Ile to nam daje? 28 plus 28 to jest 56. To już plus 50 nam powinny itemki dawać. O, tu nawet 62. No to w sumie nie takie złe, możemy kupić szczerze. Do około 20, tak mi się wydaje. Trzymaj się, Patros. Ja wiem, że potki, tylko tak sprawdzam. I czytam, co piszecie. Dobra, tu nam daje 56 HP. To możemy podmienić w sumie. I co jeszcze? I ewentualnie pierścionek. Pierścionek by nam się na samą zręczność przydał. Siemanko Kabo, co myślę o druidzie? Myślę, że jest w porządku klasą, jeżeli ci się jego mechanika podoba. Sławy na paladynów zdecydowanie. Natomiast generalnie według mnie dość nudna klasa. Ale to moja taka jakby subiektywna opinia, nie? Ale przecież tych dźwięków z gry tu nie ma nie wiadomo ile, a poza tym one są dość mocno ściszone. To nam daje samą zręczność, no ale nie. O! Dobra, bierzemy potę, mamy na zrękę. Jeszcze się na HP przyda. O! Ty, dobra. Ale oddało. Kurde, i pierścionek na zręczność, co jest? Ale dobry roll. Okej, lecimy teraz zbrojownie. To 2 górny i plus 15 średnich. No jakby to było na zręczność, to bym brał bez zastanowienia. O, tu w ogóle jaki hełmik. Co sądzę o zwiadowcy? Uważam, że spoko. Uważam, że stabilna klasa. Jeżeli ci się podoba ta mechanika uników, nie nudzi cię, bo mnie to osobiście trochę nudzi. To bardzo w porządku. I dobra w lochach, i dobra w PvP. Kurde, no i właśnie. Chyba nie będę brał tak szczerze. Biorąc pod uwagę, że tu nam się trafił górny 116.
to ja osobiście chyba będę coś takiego szukał. No mimo, że ten nam daje 15 średnich instabom z rękę, ale... Ale nie, wstrzymam się. Coś lepszego powinno polecieć. O, tu fajny paseczek, jak najbardziej. Budki nam dają sporo zręczności. Kogo my teraz w ogóle mamy w lochach jeszcze raz? Tu mamy na zrękę i tu mamy chyba na zrękę ten wilk. Nie wiem, ten wilk jest wojem? Czekajcie. Tak, no obydwa to jest zręka. To nawet nam się przyda więcej zręki na nich. Wiadomo, że nie ma co pod tym kątem patrzeć, ale najwyżej potem gemami trochę jeszcze pozmieniamy to. Dobra, lecimy dalej. Siemanko, Mount. Jaką klasą byś grał do 700 levela? Szczerze mówiąc, obecnie to chyba magiem. Ty, ale w sumie, czy my chcemy te rękawice wymieniać? No nie, no w sumie chcemy. O, ten dają nam zręczność i wytrzymałość i pancerze na plus. Tylko nie mam golda, muszę to sprzedać. Chociaż czy one są takie super? Nie, dobra, jeszcze poszukamy. Zobaczymy. Te na samą zrękę. O, ta broń przyjemna. Moja ulubiona klasa? No kiedyś to był wojownik zdecydowanie, zresztą wielokrotnie o tym mówiłem. Natomiast obecnie chyba najbardziej mi podpasowywuje mag, ale to tylko i wyłącznie dlatego... Siemanko Araxiel, siemanko wow, ale bubel. To tylko i wyłącznie dlatego, że mag ma strasznie szybkie walki. Nieraz fajnie to wygląda w bitwach gildii, jak tam zmiecie na przykład 6 z rzędu, bo same kryty rozda jego nie pokonają. Bo na przykład nie wiem, albo nie zdążą, albo jakieś małe hity dostanie. Także no chyba maga bym wybrał. Chociaż na przykład nie wiem, łowca demonów, jeżeli faktycznie wygląda na to, że teraz jest grywalny jak każda inna klasa, to wydaje mi się, że łowca demonów też jest fajny. W sensie podoba mi się ta mechanika odradzania. Także też jest gitem. Kurwa, no ale że nam się... Dobra, jest jakaś klata na intę i na szczęście. Tam były rękawice, nie sprawdziłem, to mój błąd. I dobra, to nam daje na plus z rękę i nam daje pancerz na plus. Wyjebane. Już mi się nie chce, naprawdę, jeszcze klatę. Plus 18, tracimy pan... A, biorę. Jebać. Może zrobisz tier listę klas? No tier lista klas była w tym moim odcinku o klasach. Z tym, że teraz po tym buffie łowcy demonów troszkę się tam mogło pozmieniać, nie? Dobra, mamy HP. Wiesz co, szczerze mówiąc, zwyczajny to już sam nie pamiętam, co on robi. Tak do końca. Ma po prostu pasywkę, która się opiera na trzech instrumentach. Ale tak, żeby ci dokładnie opisać, co który robi, na co masz ile szans, to tak średnio. I czekaj, bo my teraz będziemy sporo przegrywać, bo nie mamy gemów. Dobra, wiecie co? Albo może to odbiorę w sumie? Ile mi to da golda taka jedna sztabka? Kojarzy ktoś? $50,000? Fajnie by było. $300 plus minus? Ja wiem, że to od levela zależy. Z 250 może? To nie ma sensu nawet na razie tego brać. Dobra, chuj, no zrobię kilka... Jak mnie to wkurwia... Kliknąłem X...
pojawiła mi się karczma, kliknąłem Enter, żeby wybrać misję i pojawił się nagle kalendarz sam siebie, który się od razu odebrał. No wiem, że 500, no chociaż tyle, ale kurwa, jakbym to odebrał na jakimś 40, to by było jeszcze więcej. Dobra, chociaż na HP dał. Teraz na siłkę. Dobra, znowu na HP. No to na HP na razie oddają, ale nie ma co się pod samo HP budować. Dobra, i znowu nie mam golda, ale może teraz troszkę więcej tutaj pozbijamy tych ludzi. Ty, zobaczmy teraz może procenty na lochy po prostu. Bo już, no 3 gemów nam niby brakuje, to jest sporo. Ale jakby coś padło, to byśmy golda mieli free, tak jakby. O, no właśnie, mamy 10% na tego wilka. To jest jedna z większych dawek expa na wyższym levelu. Tak szczerze. Dobra, wilczek powinien paść w miarę szybko. Dokładnie. I dał nam trochę golda. Obejrzymy od razu. Nie mogę pilol dzisiaj. Jak wrócimy do normalnych streamków, to będę sprawdzał. Okej. No 10% to jest sporo. Dobra. Szczęście. Tak, kalkulator szans na rozjebanie. Jak sam to nazwałeś. To jest SF Tools po prostu. Jak wpiszesz na YouTubie SF Tools Neutral, to ci wyskoczy mój film. Boże, ile razy ja to już powtarzałem na tych streamach ostatnich. Dobra, jeszcze jeden gemik. Najlepiej, żeby była to zręczność. Chociaż w sumie tej zręczności to mamy sporo. Może być też na HP. Byleby po prostu poleciał jakiś. Ten ziomeczek nam daje dużo w dalszym ciągu. Okej. Dobra, jest z ręka. Pyk, okej, wreszcie komplet, Boże. Ile my się z tym męczyliśmy. Dobra, rozbójnik powinien paść. W miarę łatwo. To jest 64 level. Jak dzionek? A powiem ci, że dobrze. W sumie to takie nudy cały dzień. Nic się nie działo za bardzo. No i czekałem na streamka, nie? O, jest. 37 level. Spoko, obejrzymy. Czy da się być w tą grę dobry, nie wydając pieniędzy? W sensie, w tej grze masz dostęp do wszystkiego za darmo. Tu nie ma żadnego takiego contentu pay to win, że tak powiem. Natomiast no zdecydowanie wolniej to wszystko zdobywasz, jak grasz bez pieniędzy. Głupi przykład, klikanie lochów. Było, Wolter, odpowiadałem już na to. O dobra, siedzi. Głupi przykład, klikanie lochów. Możesz to robić co godzinę bez wydawania pieniędzy. To ten loch, tak? No a ja, widzisz, pomijam za grzyby i klikam od razu, nie? Okej. Nie tak źle. Mamy piekielną bestię. Ta bestia by chyba padła, ale sprawdzę na wszelki. Chociaż ja mam też dużo golda. Jakie są w ogóle, czekajcie. Zakryję na razie tego, bo tu wysyłali, jakie są na dzisiaj. A, 5-7 muszę zrobić tylko. Serio? Tak mało? No jakoś bardzo się tu nie ten, ale dobra. Zrobię już, żeby mieć z głowy. Skoro tyle chcą, to ja się nie będę kłócił. Możemy wrzucić trochę boków. Możemy wrzucić troszkę siłki. No nie wiem, właśnie, zdziwiłem się, ale tyle było na poczcie, więc... Dobra, i troszkę w to HP polecimy. Okej, teraz sprawdzę procenciki. Chciałbym dobić ten 40 po prostu i kolejny kluczyk, nie? To jakby oczywiste. O kurde, 1,36.
To nie tak dużo, no ale klikniemy ją jeszcze. I potem najwyżej jawką dobijemy. 1,5%, no różnie. Na wyższym, o tam bliska próba. Na wyższym levelu 1,5% szybko pada. W ogóle ja mam wrażenie, kurde, że tu jest to jakoś zawyżone, te procenty na tym DH. O, dobra, nieważne, nie było tematu. I mamy przy okazji coś takiego. Fajny, fajny, na 300 z dziurą. Zobaczmy, jak ta waleczka wyglądała. Nie, no nie tylko miesięczny kalendarz, no codziennie robisz żawkę, możesz rochy, no przecież masz te same opcje levelowania, tak jakby. Tylko że po prostu im wyższy level po 393, tym więcej, tym mniej ci daje wszystko expa oprócz lochów, a na kolejny level potrzebujesz tyle samo expa, więc rozumiesz. Dobra, dobiję ten 40 awkom. 40 prawie 8% klaserka. Nie będę się tu jakoś napinał, nie wiadomo jak. Od razu kluczyk wpadnie. Golda też sporo. 5 razy? No, troszkę się odrodziliśmy. Dobrze pamiętam, że tu jest jeszcze klucz normalnie z awki, nie? Tam chyba dopiero przy około 60-70 levelu się to zmienia. Kurwa, ale... Nie wiem, te klucze... A, w ogóle Turor mi pisał pod tym filmem dzisiejszym, co wleciał o 10 rano, że Universe tak ładnie też poleciał, dlatego że mu bardzo klucze siadały. Dobra, mamy klucz. Trochę awki zużyliśmy, w sumie cały pasek, ale trudno. Lecimy. Ma się Skellix. O, znowu w ogóle. Tylko że bez dziury tym razem. Ale okej, spoko. Będzie na sprzedaż. To założę później, jak będziemy gemy kopać. A, okej, a, bo to kapę. Dobra, trzymaj się kapy. Sorry, nie zauważyłem. O, dzięki Didek. O, Didek! Rozmawiałem z tobą wczoraj, o tobie w sensie z widzami wczoraj. Niemiło się zachowujesz w niektórych przypadkach. A ja wszystko widzę, a jak nie widzę, to mi ktoś wysyła. Tak, tak, no dokładnie. Ty masz taki sam nick na YouTubie jak tutaj, tak? Żebyśmy mieli jasność, że mówimy o tej samej osobie, tak jakby. Tak? No właśnie, widziałem, że mi wczoraj filmy komentowałeś i jednocześnie pisałeś u innego streamera, że nie będziesz używał kodu tego loczka. No niemiłe, niemiłe z twojej strony. Ale co zrobić? Okej, siedzi. Może to tak w sumie wymienię. Mamy 6-8 level, tu mamy 7-6. Ty, to ten krokodyl jeszcze ma opcję, żeby paść. I on by nam wbił 4-3 bodajże i wtedy byśmy mogli się znowu przebrać. No, dokładnie, 4,5%. To on jeszcze siada bez problema. Oho, widzowie. Niepotrzebnie w sumie skipowałem, ale dobra, obejrzymy. Ale siadają te lożki. Okej, siedzi. Dobra. To będziemy mogli... No to jest fajna klata, nawet bardzo fajna. Ale no... Do sprzedania. Sadek. I tu mamy 7-4, no to nie. To już się lepiej po prostu poprzebierać. Już od 8 leveli się nie przebieraliśmy. Więc tak, przede wszystkim zakładamy to. To tu już trinket mamy z głowy. To mogę sprzedać. I lecimy. O! Od razu klatuwa piękna.
Tu nam daje na minus, brońkę też na pewno zmienimy, już plus 20 średnich, zobaczcie, 154 górny. Jak my wlecimy z takimi w lożki, to możemy wziąć, bo nawet fajne buty. Ojojoj, plus 13 tylko, no górny fajny, ale nie, dobra, pierdolę. Nie biorę to, tego w sensie. Szukamy dalej, o, takie rękawiczki jak najbardziej. Gdzieś tam zostaje broń, klata i pasek. Hełm. Broni pasek. Dobra, tu na minus dostajemy. O. To fajne, szczerze mówiąc. Ale tego HP i tak mamy mało. A chuj, wezmę. Najwyżej gema jakiegoś poszukam więcej na HP i tyle. O, ile broniek. Coś musi być, no musi, no. No to nie jakieś wybitne, to też nie. Kurde, no ta by była... Ile mam procent klasera? 48. Ta by była idealna, gdyby ten górny był wyższy, no. Oj, kurwica. Tu mamy na siłkę. Zręczność, szczęście. O. Hełmik jest, powiedzmy, że w miarę ok. Co się takiego na W50 dzieje? No W50, no, bardzo dużo grzybiarzy, nie? Bardzo mocny serwer, tak w skrócie. I nie tylko grzybiarzy, tylko generalnie takich ludzi... Znaczy, inaczej, grzybiarzy i ludzi, którzy mają pojęcie o grze, nie? Czyli takie jakby zestawienie. Mocne połączenie, można by powiedzieć. Bo jak ktoś ma tam dużo grzybów, a nie ogarnia gry, no to... Będzie gdzieś tam wyżej w topce, ale wiadomo, że nie będzie tam w ścisłej czołówce. A jak ktoś nie dość, że ogarnia grę, jeszcze ma grzyby, to w ogóle jest broken. Ja też myślałem wazon. Na początku nawet mówiłem, że no Turora rekordu, jeżeli chodzi o drugi dzień, nie pobije. Bo Turor tam wbił 200 w 18 godzin. Natomiast jeżeli chodzi o rekord w pierwszy dzień, no to totalnie rozjebał. Kurde, no, najgorzej jak się zaczyna szukać jednej albo dwóch rzeczy, bo wtedy to jest... Dobra, trzeba tu przyspieszyć, bo nudne już to szukanie. Tu znowu na inteligencję, zręczność, szczęście. Ojojoj. Jak siada ten zbufowany DH? No jest git. W sensie nie widzę, żeby był jakiś OP. Jakiś przesadzony, czy nie wiadomo co. Ale... Taki sympatyczny, nie? Ale on w lochach cały czas taki był. Więc... Kwestia tego, jak ten... Jak to będzie później wyglądało. No i w tym PvP, nie? No bo on głównie w PvP był słabiutki. Kurwa, był pasek z dziurą. Nie sprawdziłem. Inteligencja, szczęście. No, zajebiście. Daje w PvP, tak mówisz? Nie, no proszę was. O, jest na wytrzymałość. Dobra, biorę to, bo już nie wytrzymam. Okej, teraz tylko broni szukamy już tak na szybko, bo... O, i zmisowałem broń z dziurą. No nie, to nie. Inteligencja też nie. O! No! Myślę... A, to nawet lepsza. Ty, co jest? Broń mi może dać już 150 z ręki, a ta mi daje tylko 120, no ale ta znowu duży górny rozrzut i... Dobra, biorę to. Mniejsza z tym. Teraz gabinet magii nam jeszcze został. Nie jest takie proste. Trinket już mamy, epicki. Tu mamy siłkę. Tu mamy intę, zręczność, szczęście. O, sama zręczność. No i pierścionek by się przydał na HP, dokładnie, to chciałem powiedzieć. Dobra, jest komplet. Lecimy w te gemiki. Nie, no proszę. Okej, okay, jest jakaś zręka w końcu. To możemy posprzedawać. O, no to akurat dobrze, Didek, bo właśnie ja najbardziej nie lubię, bo jak ktoś napisze bezpośrednio, to chociaż jest jakieś pole do wyjaśnienia, jak ktoś tak... Jeszcze
jak ktoś tam gada coś tam o mnie i tak dalej, ale nie przychodzi, tam nie ogląda i tak dalej, to spoko, nie? Bo jakby wyjebane, ale jak ktoś gada po kontach, a potem widzę, że mi komentuje filmy, a takich osób jest w chuj, to mnie nosi. O, w ogóle przypomniało mi się teraz. Wczoraj ktoś napisał, bo wstawiłem na Facebooka, na te grupy shakesowe, wstawiłem ten swój kodzik i ktoś napisał w komentarzu, że ten kod usunął mu konto, nie? No tam chciał strollować albo mi zrobić na złość, no wyjebane. W każdym razie wczoraj pod filmem, tym o kodach, jedna osoba do mnie pisze mi: siema, bo widziałem na Facebooku, że komuś twój kod usunął konto i chciałem się zapytać, czy to prawda. Mówię, no nie, no kurwa. Jeżeli ziomek nie trollował, a raczej nie trollował, no to ja nie wiem, co mam myśleć. A, już nie mam golda, ale mam te itemki, mogę posprzedawać. Oj. Dobra, jest coś na HP. Jak tu wygląda nasz rozstrzał? O, na razie tak średnio. Prawda to moje konto nawet? Jest ten, nie pisz tego. Nie mogą się dowiedzieć inni. O, jest nas rękę. No i co? Przydałyby się chyba z dwa na zrękę i dwa na HP. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tyle golda mieliśmy w ogóle i wszystko poszło na kopanie gemów. To też jest niesamowite. Dobra, jest następny na HP. I zostaje nam jeszcze... No i w sumie ten trzeci też by na HP oddał, tak szczerze. Patrząc na to, jaki mamy rozstrzał. Ale dobra, będę musiał trochę pofarmić tutaj. Także tu nie ma co oceniać pod kątem wieku. O kurde, ale nam sypnął ten ziomek. Dobra, może to był szczęśliwy traf. Dobra, HP. Nawet w sumie lepiej niż ta zręka. Okej, okay, nareszcie. Lecimy w tego SF Toolsa i patrzymy. No i to już są fajne procenty. Na 1,10 niecałe, na drugi niecałe 7. Podoba mi się to. Ale że 10% i to nam nie pada, to też jest dla mnie niesamowite. O, siedzi, dobra. 40, oj, mamy jakieś buciki w ogóle. Ty, no fajne buty. Wymienimy zaraz. Tylko że będziemy musieli golda mieć na gemika następnego. Ale ci Jawek wybrali? To widzowie, kochani, Sonic. Siemano w ogóle. Szukam dziewczyny od lat 15 do lat 45. Czy coś tu znajdę? Nie wiem. Tutaj generalnie nie ma dziewczyn. Albo bardzo rzadko się zdarzy jakaś. Ja dziewczyną jestem, a wiesz, Hiroyuki, że jak na początku mi tam skomentowałeś jakiś film chyba pierwszy raz. Spoko, spoko, Sonic. Jak pierwszy raz mi skomentowałeś film Hiroyuki, to myślałem, że jesteś dziewczyną przez ten nick. Znajdzie się tylko, że bez dziury. To nie wiem, czy takiej kolega szuka. A to napisz mi po prostu. No, dokładnie. O co ci chodzi, ja ci tam odpiszę. Dobra. 45 level siedzi. Teraz mamy tak. Tek zajączka powinniśmy machnąć. Chociaż może zanim w ogóle. Jakim mamy gem w butach? Na zrękę. No to dobrze by było na zrękę wydropić. Na HP, ale to się przyda na później. O, jest na zrękę, dobra. Ładnie oddało. Mówiłem to? A, to nie pamiętam. Nie pamiętałem w sensie. No, ale tak było, tak było. Okej. Z tymi budkami jeszcze lepiej. Dokładnie, powinno siąść. I mamy prawie 4-7 level. Dobra, lecimy dalej. 8-4 level, ten ma 8-6. No to bierzemy tego. 20,5 na wadze. W sensie nie, że 20,5 kilo waży,
Tylko że 20,5 kilo schudłem. Nie, nie, to ktoś inny, to Sonic. Sonic to legenda Shakesa. Tylko że już nie gra, ale kiedyś grał. Starsi widzowie pewnie kojarzą, nawet kiedyś na streamku razem siedzieliśmy. Piękne czasy, no było, było. Ale potem się... Albo może nie będę mówił. Potem się po prostu skończyło granie w Shakesa i... A, no właśnie, właśnie. Dogę sobie odrąbałeś? Nie, kochany widzu. Po prostu zacząłem się odżywiać jak człowiek, a nie jak knur jebany. Ja też się ogłoszę jak coś, szukam dziewczyny 13-15, ładna, zgrabna i zajebista. Powiem ci tak, patrząc na prowadzącego tego streama, to znaleźć tutaj dziewczynę to już będzie dobre, a jeszcze ładną, zgrabną i zajebistą to już w ogóle może być problem. Także chyba niestety. To, że to w ogóle ma być dziewczyna, to już jest zbyt duże wymaganie moim zdaniem. 13 ma być zgrabna, brzmi trochę pedo, ale chyba Walter ma 14 lat, coś takiego. Czekajcie, bo sprawdzam procenty znowu, bo nie wiem, bo coś nam nie pada ten woj. Ty, my mamy tylko 0,86%, tak szczerze. To jeszcze spróbujemy tego machnąć, ale... To nie jest wcale jakoś dużo. O, dobra. Nieważne. Okej, laczki sobie zostawimy na później. No i co? Tu mamy pirata krwawonosa. Tu mamy hienę cmentarną. W sumie to jakbym wrzucił... Ja mam w ogóle bardzo mało szczęścia tak swoją drogą. Za 45 minut mecz? No właśnie, i Prime jest też niedługo. Trochę wyjebałem w sumie tego. Powiedzmy, że dorzucę jeszcze z ręki tak gdzieś tyle. Powiedzmy, że dobiję gdzieś z 200 HP. Podstawy około. O, nawet 205. I dobra, i teraz sprawdzimy jeszcze raz. No jakbyśmy dzisiaj dobili 50, to by była chyba fajna podkładka pod to, żeby jutro ogarnąć weekend epicki, a wtedy to się będzie działo. Co to za gildia? A nie wiem, jakaś losowa. 0,80 mamy na tego woja, a na zwiada mamy 0,00. Dobra, no to próbujemy tego woja w takim razie. Trochę golda wrzuciliśmy w staty i oddało. Wiem, że tam mam jeszcze te buciki za 1000. I dobrze by je było sprzedać, ale to już wolę mieć na taką czarną godzinę, jakbym znowu gemów szukał albo coś. Nie, tak o, to jest W57 są, to ja sobie tutaj pogram trochę i wyjebany, nie? Nawet bym pewnie nie zaczynał tak bardziej, gdyby nie to, że tego łowcę zbufowali, żeby sobie posprawdzać, jak on działa po prostu. Broń do wymiany ktoś napisał, no to też nie jest głupie, tylko że właśnie wiesz co, jak ja bym go jeszcze kliknął na tych itemach, to ja bym wbił prawie 50 level. Potem od 50 chyba jest klucz znowu w misji, wmachnąłbym ten klucz, wbiłbym jakiś wyższy level. I wtedy bym już mógł kombinować z epikami. Ale to już chyba jutro. Bo i tak nie miałoby dzisiaj jakoś ultra długiego streama, a to już będzie dobre przygotowanie, żeby jutro od razu zacząć od przebierankę. No padnij, proszę cię. Wcześniej padł 0,80% i padł po kilku grzybach, a ten... Dziś dawaj, ale ja mówiłem, że streamek będzie do około 20, bo lecę oglądać Prime. A jak ja tu zacznę jeszcze klikać ten, to znowu wyjdą 4 godziny. O, dobra, siedzi, ty, mamy to. Sprawdźmy tą walkę. Czegoś nie obejrzałem po drodze?
Chyba wszystko obejrzałem, nie wiem. Jakby co, to się upominajcie. Nie no, oczywiście, że z legalnego źródła. Co wy myślicie? Dla takich cudownych ludzi jak Jaś Kapela, Don Casio i Paweł Jóźwiak warto się dołożyć do wypłaty, nie? Też. Zaraz na kamieniach powinieneś zarabiać? Tak, no w sensie nie wiem czy zaraz, tak bardziej chyba przy 70 levelu, może 60, coś takiego. Nie pamiętam szczerze. Ty, no to co? To dobijamy chyba z tej jawki, bo i tak już tutaj za wiele nie zrobimy. A ja też się tu nie będę napinał. Dostaliśmy kamyczek. Czemu tyle razy mnie bijeś na arenie? Przepraszam, lubię strzelać, ale ja nie wiedziałem, że to ty byłeś. Biłem kogokolwiek, kto mi tylko golda dał. No i widzę, że jakiś lag. Dzięki za follow. Tylko mi się zacięła gierka? Czy to ogólnie jakiś lag? Ty, halo, co jest? Zobaczcie, co tu się odpierdala, jak wchodzę na tą postać. Pełna skrzynka, nie ma żadnych wiadomości. Nie mogę tego teraz zrobić, nie mam gildii. Dzięki pięknie, Mike. No nie ma co się dziwić. Golda mamy 7,5 miliona. Jakby wam to pokazać, czekajcie, screena zrobię. Narzekaliście na awatar mój. To obecnie wyglądam tak. Chwila, moment. O, teraz tak wygląda moja postać. PogChamp? PogChamp. I mam level 0. Lepiej? O, działa, widzowie. Działa. Pogu. Oj, takiej brzydkiej muzyki to my nie słuchamy tutaj na tym streamie. Przykro mi bardzo. Muszę skipnąć. Działa, działa. Zalogowało nas normalnie. Pogu, pogu. Dobra. O, jeszcze gem na siłę. Oddało. A, no gemiki 53 golda. No to jeszcze trochę minie, zanim będziemy mogli na nich zarabiać. Dobra, ale i tak, no już tu dużo nam nie zostało. 50 level dobiłem, dzięki temu się w sumie ten błąd zrobił. Równiutki 50, swoją drogą. Lecimy teraz po kluczyk. Kurde, jaka słaba misja znowu, ale zawsze z kluczem jest słaba. Okej. Mamy kluczyk. To powinno padać w miarę łatwo. O, tu w ogóle mogę pominąć do odrodzenia kolejnego? Oj, mamy jakiś paseczek. To go w sumie wymienię. Tylko najpierw obejrzymy tą walkę. Ten jak mnie nadupcał tu. A i tak przegrywał. Dobra. Jedno odrodzonko i wystarczyło w sumie. Ładnie. Tu mam gem na HP, to możemy od razu wrzucić, to sprzedam. Lecimy dalej. Jak tam DH w PvP ze zwiadem?
Wiesz co, no DH jest generalnie teraz ok w PvP. Ale czy jest jakiś broken? Według niektórych tak, według niektórych nie. No troszkę zajmie, żeby to ocenić w zasadzie. Jakieś symulacje by trzeba porobić na SF Toolsie po prostu. Może porobię coś takiego w wolnym czasie. No to nie jest coś ciężkiego, tylko by chyba, nie wiem, z jedno odrodzonko na pewno, może z dwa. On tych uników trochę robi. Szkoda, że się nie zapisuje, że nie można w ogóle czegoś takiego zrobić, że defaultowo ustawia nam, z jaką prędkością się walka ogląda, tak jakby. Dobra, jest odrodzonko. Następne, tylko zobacz, ile on uników robi. No właśnie, to jest to, zwiad zawsze tymi unikami nas może wydymać, że tak powiem brzydko. A pakiet zawodowca to nie jest od 300 levela, Przemko? Coś tak mi się kojarzy. Ja nie znam tych nazw, ale ten ostatni pakiet to jest właśnie od 300, jak dobrze pamiętam. Dobra, jest odrodzonko, tylko niech on tyle uników nie robi. No ileż można... ileż można tych uników robić, naprawdę. Ale nie mam żadnego, nawet tego pierwszego na te 20 zł. No bo on jest tylko do 20 levela. Jak dobrze pamiętam. Kliknij ten enter. W sumie rację. Myślałem, że szybciej padnie, ale przez te uniki to masakr. Dobra, siedź. Ty, ile ja mam w ogóle golda? Tu już wrzucimy, żeby było z głowy. O, osiągnięcie nam od razu wpadło. I na razie tyle niech będzie. Zobaczmy. O, kryt ładny siadł i git. Dalej, co my tu mamy? Tu jest 90 level, tu jest 96, tu jest 80. Dobra, no to tego to jeszcze zrobimy. Dokładnie. Zobaczmy. Lucky trap. Kto to wrzuca? A, Araxiel. Ktoś to zawsze wrzuca na streama, zauważyłem. I nie zawsze ta jedna osoba. W ogóle została tylko jedna nutka w Song Requestie, to jeszcze coś możecie wrzucić jak chcecie. Dobra, siadło ładnie. Dalej, co mamy? 88 level. No i właśnie, pytanie, czy on nam jeszcze siądzie. Czekajcie, sprawdzimy w ogóle. Wybiło mnie z rytmu to, to, że się zbugował. Ty no, prawie 2% na niego, no to on jeszcze powinien siąść. Przyciśniemy. A ty chcesz kończyć? No bo chcę, już Prime się chyba zaczął, jak się nie mylę. A miało być do 20, ale przez to, że nam się obsunęło, to troszkę jeszcze poklikamy, ale mówię, to już takie dobitki ostatnie. Tych lożków na dzisiaj. Oglądaj z nami, what? Jak mi zapłacisz karę za restream? Nie, nie, na W55 nie kończę, Lord Kapyć. A właśnie, ktoś tam pytał, czemu mam dużo postaci na 500 levelu. No bo sobie stwierdziłem, że na niektórych skończę po prostu na 500, w sensie dobiję i skończę. Dobra. I co teraz mamy? 94. Jakie są w ogóle procenty na tego następnego, w sensie tego woja, żeby zamknąć ten loszek? 0,58. No to nie są jakieś wybitne. Szczerze mówiąc. Dobra, tu jeszcze mamy te budki. Okej, no to nie wiem, kurczę, no szkoda w ogóle tu robić tą mawkę. Ale skoro my się jutro nastawiamy na weekend epicki, to ja ją chyba... O, już mamy lustro, ale nie ma co brać takiej słabej misji. Lustro się tam zbierze prędzej czy później.
Który to jest w ogóle pasek? Drugi, nie? No dużo nam jeszcze tej jawki zostało. Tak jak mam być szczery. Teraz to my już możemy się na epickim przebierać, ale mówię, to już zrobimy sobie jutro. Tu jeszcze dobijemy, troszkę golda mam, zrobię od razu ulepki 10-10. Żeby już to było z głowy. O, tu w ogóle fajny łuczek, ale słaby górny. Ale to już sobie powymieniamy później. Spokojnie, Sonic. Jakbyśmy może jeszcze docisnęli trochę w staty, może tej siły troszkę więcej. To jeszcze jakiś loszek by padł, a jutro byśmy zrobili przebieranko i dalej. Ale jest potencjał tym łowcom, żeby lecieć dzisiaj dalej, tego drugiego dnia, to zdecydowanie. Dobra. Powiedzmy, że coś takiego. Zostały nam jeszcze tutaj piwka. Rujny Gnark. To jest ten, tak? No, 1,21%. Dobra. Tak jak myślałem. Jeszcze nam siądzie. Może jakiś epiczek poleci ciekawy. A te początkowe walki są słabe akurat, no, to ja też nie kojarzę tych ludzi w ogóle. No proszę, siądź jeszcze. Jeszcze bym chciał zamknąć ten loszek. Zmień broń. Spokojnie. Jutro będzie przebieranko. Ja wiem, ja wiem. Ja to już robię totalnie na szybko i na totalnym wyjebaniu. Tą końcówkę streama. Ja tutaj, gdybyśmy robili, że przebieramy się i tak dalej, to my byśmy mogli dzisiaj może nawet i po pupile lecieć, tak szczerze. Bo mieliśmy bardzo duże awki. Ale no trzeba rozkładać content. Zwłaszcza, że tak jak mówiłem wam na samym początku tej serii, ja tu nie będę jakoś... Nie będę tu jakoś tryhardował, więc nie ma co aż tak się napinać. No ta gala ma chyba 12 albo 13 walk, to ona raczej będzie trochę trwała, tak szczerze. No nie, 53 tysiące tam było. Znowu 58. Dobra, siedzi. Już nadzieję powoli traciłem. Ty, mamy fajny epik. Plus 22 od razu z dziurą. To już na jutro zostawię. 55 level. Zobaczmy jeszcze tą walkę. Na szybko. Ile odrodzeń tutaj musiało być? Pierwsze odrodzonko. Drugie odrodzonko. Trzecie. Czwarte, okej, cztery, oj, ładny krytyk na koniec. Kolejny zamknięty już. Dobra, jeżeli chodzi o lochy to tyle. Robię sobie tutaj jeszcze ten ostatni pasek, zobaczymy który wbijemy, może jakiś 57. To już tak na szybko dosłownie. Kurczę, no szkoda, bo jeszcze bym tu może trochę bardziej tak wiecie, z głową poklikał i tak dalej. Ale przez to, że nam 20 minut streama uciekło, przez ten błąd, który się wydarzył, no to już trochę speedrunuję, bo już miałem o 20 kończyć. Goldzika sobie zostawimy na jutrzejsze przebieranie. Ulepy już mamy chyba, tak? Tak, dokładnie. 10-10 jest zrobione. Także nie ma problema. Wiem, Hiroyuki. Ale te pierwsze walki to i tak mnie średnio obchodzą, tak jak mówiłem. Dobra, jeszcze 2,5 minutki. O, i 73 miliony, no i git. 57 wlatuje. Tak jak myślałem. Dobra, goldzika trochę mamy. Aba WW możemy zakręcić.
na jaką walkę najbardziej czekam. Wiesz co? Soroko z Tyburskim. Wydaje mi się, że będzie dość ciekawa. Nie pamiętam tak dobrze tej karty. No na pewno ten Park, z kim on się bije? Z tym ziomkiem takim, nie pamiętam teraz Niku niestety. Znaczy Niku, Boże, imienia. Tak, tak, no bije się Klaudusiek. Co to w tawernie na środku? Siemanko Damian, to jest taka grafika na nowych serwerach, wiesz Mike? Ty, w ogóle sporo expa nam wleciało z tego kółka samego. Taka ciekawostka. Ja wiem, wiem. To właśnie jest od niedawna tak naprawdę, jak dobrze kojarzę. Dobra, tu mamy 45, jeszcze przegraliśmy na dodatek. Co to w ogóle leci, kurwa? Ja nie wiem, co niektórzy dodają i czemu nam nie zaliczyło walki. A, coś się zbugowało znowu. O, trochę też klaserka powbijaliśmy przy okazji. Japczan w arenie? No widzę, widzę. O, teraz zadziałało, okej. Mamy 10. Prawie pół levela nam w ogóle wleciało z kółka i z areny. To tak w ramach ciekawostki. Tu nam się buduje, tu nam gemik niech się kopie. Na luzaku. Możemy w sumie... A, nawet nie mamy tyle tego, to nieważne. A, tu jest. Jakąś szóstą salkę by było dobrze dobić, ale nie mamy tyle surek. To niech będzie piąta. Okej, czyli wszystko zrobiliśmy. 57,5 levela. Po 50 speedrunning. Jutro o godzinie 17 będzie streamek. W ogóle to mogę powiedzieć, jak był peak, czyli tam jakieś 170 osób chyba było. To właśnie skipnę to, bo to straszny syf. Także jutro streamek będzie godzinę wcześniej specjalnie, żeby na sam koniec wszystkiego nie odkładać. Jutro najprawdopodobniej lecimy z weekendem epickim i zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Utrzymujemy się w top 30, więc nie tak źle w zasadzie. Tak jak mówię, mieliśmy dzisiaj tyle awki i tak nam ładnie te lożki poszły, że bardzo możliwe, no chcę wam topkę jeszcze pokazać. O, tak wygląda topka. Bardzo możliwe, żebyśmy mogli nawet dzisiaj po pupile lecieć z odrobiną szczęścia. Nie, nie, jeszcze jest ochronka, jeszcze nie dają surek. Tak więc tak wygląda topka o godzinie 20. Zobaczymy, jak będzie pod koniec dnia, ale raczej się tutaj bardzo dużo nie zmieni, przynajmniej tak mi się wydaje. Pupilki ma 5 osób do tej pory. Twierdzę, to tam nieważne za bardzo. No. Także nie tak źle. Więc mówię, jutro godzina 17. Się widzimy. Mam przynajmniej taką nadzieję.